Co to były za mecze, co to były za spotkania, dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie Ligi Mistrzów, w tym także mecz Bayernu Monachium, który gromi Benfica 4 do 0, pewne zwycięstwo Bayernu Monachium, no ale mówiłem to jeszcze praktycznie przed tym meczem, że Bayern jest bardzo mocną drużyną, silną na podstawie ostatnich meczów, no ale był bezsilny jeśli chodzi o pierwszą połowę, ale to nie tylko spotkanie Bayernu, bo też mamy inne Perełki podczas tej edycji ligi mistrzów. Mamy przecież mecz Juventusu kontra Zenit, gdzie występował Polak, a także tutaj mecz Barcelony. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat meczów, które miały miejsce w ramach Ligi Mistrzów. E, może zacznijmy sobie od analizy meczu Benfica kontra Bayern Monachium. Co ciekawe, Naglesman nie usiadł na ławce rezerwowych e, trenerskiej, bo się okazało, że ma koronawirusa. Zresztą tak, tak myślałem, że skoroś nie pojawił się na ławce e, trenerskiej, a ostatnio dobrze się czuł, nic na to nie wskazywało, no, no to nie wiem, po prostu miałby chyba jakąś grypę żołądkową. No, ale on też można dosyć miaro szybko, szybko zaradzić. Natomiast tutaj Bayern Monachium wygrywa 4 do 0 jeśli chodzi o Benficę. Natomiast Bayern Monachium kompletnie bezsilny jeśli chodzi o pierwszą, połową, pierwszą połowę. Dużo w sytuacji bliski zdobycia gola, ale Bayern ostatecznie tej bramki nie zdobył. W drugiej połowie rozłożył na opadkę Benficę i każdy gol po prostu powodował, że piłkarze Benfiki no, tracili wiarę, nadzieję, motywację do tej dalszej walki. Natomiast Właśnie widzimy też bramki Roberta Lewandowskiego, znaczy bramkę jedną w 82 minucie doczekał się Robert Lewandowski tą bramkę przepiękne zachowanie Zane który dograł mu piłkę tak, jeśli chodzi o bramkę, mógł tak naprawdę wykończyć tą sytuację sam, sam na sam, natomiast dograł tą piłkę do Roberta Lewandowskiego mamy też tutaj bramkę Soaresa w 80 minucie tutaj tak, samobój no i Zane zdobywa bramkę w 70 minucie i w 84 minucie, kolejny bardzo dobry występ Zane, w końcu Zane występuje na tym poziomie, na którym wszyscy oczekiwaliśmy, tak, było dużo krytyki na początku jak przyszedł do Bayernu Monachium, kiepsko grał ja byłem bardzo rozczarowany jego postawą, jego grą, natomiast teraz daje po prostu popis, to co robił, tak pojedyncze rajdy na bramkę przeciwnika przebiega przez pół boiska lekkość, zgrabność jaką się porówna, porusza, tak, trzymanie piłki dogrywanie piłki, asystowanie bardzo dobry występ tego zawodnika. No i Benfica kompletnie bezsilna. Chociaż w pierwszej połowie to była walka jak równy z równym, ale Benfica miała więcej szczęścia, bo były tam przecież słupki, poprzeczki i tak dalej. Ale druga połowa nie ma praktycznie tutaj żadnych wątpliwości. Dobra, zobaczmy sobie kolejne spotkania. Lille kontra Sevilla 0 do 0. Muszę powiedzieć, że takie nieciekawe tak naprawdę spotkanie Z tych wszystkich meczów Ligi Mistrzów najmniej ciekawe było to spotkanie bez fajerwerków. Potem mamy Manchester United kontra Atalanta 3 do 2. Pewne zwycięstwo Manchester United, ale no bramki praktycznie no, musieli walczyć do ostatniego końca. Tak? Bo Atalanta kontrolowała przebieg gry w pierwszej połowie. Dwie bramki zdobyte w pierwszej połowie, 15 minucie i 28 minucie. Natomiast w Manchester United Rashford, 53 minuta. Maguire, 75 minuta. Cristiano Ronaldo, 81 minuta. Tak to właśnie wyglądało. Fajny mecz, bardzo ciekawy. Juventus kontra Zenit. To co zapowiadałem, Juventus miał wygrać się z Zenitem. To był absolutnie obowiązek ale to było takie zwycięstwo ledwo ledwo. Królewski zdobył przepiękną bramkę z główki w 86. minucie, jeszcze obitą o osłupek. No, muszę powiedzieć, że królewski raczej rzadko zdobywa takie bramki z główki. Widać tutaj duży brak jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo. Gdyby był Cristiano Ronaldo, no to pewnie Juventus wygrałby spokojnie 3 do 0. A tak wygrywa 1-0. Na pewno cieszy zwycięstwo, ale to jest tak naprawdę ledwo ledwo, tak? Takie wywalczone, takie trochę szczęście. No to na pewno nie, nie jest to satysfakcjonujące, jeśli chodzi o kibiców Juventusu, jak boys kontra Villarreal, to był szlager też po prostu, kolejne meczycho, jak oni walczyli po prostu, ale wiedziałem od samego początku, że to będzie emocjonujący mecz i tak samo jak stawiałem, że Villarreal wygra, tak też się stało, 4 do 1 pewne zwycięstwo Real widzimy bramkę zdobywa w 6 minucie Pino, Moreno w 16 minucie. Moreno zdobywa 88 minucie. Co ciekawe Moreno, ale nie ten sam piłkarz, tylko piłkarz o tym samym nazwisku. No i mamy Czukwu Eze w 92 minucie w doliczonym czasie gry. E, natomiast po stronie Jack Boys w 77 minucie Elia. Fajny mecz, super sprawa emocjonujący, wartki. E, praktycznie do samego końca fajnie to się oglądało. Potem mamy tak, Chelsea kontra Malmo, pewne zwycięstwo, Chelsea to był absolutnie obowiązek, Chelsea, Chelsea było lepszą drużyną pod każdym względem. Andreas Christensen zdobywa bramkę w 9 minucie, Jorginho zdobywa w 21 minucie skarnego i w 57 minucie skarnego. Muszę powiedzieć, że to jest swego rodzaju wyczyn, bo nie rzadko się zdarza, czy nieczęsto się zdarza, żeby piłkarz, nie zmarnował drugiego karnego. Bardzo często piłkarze marnują drugiego karnego i też jest taka zada, że trenerzy często wystawiają tutaj innego zawodnika do wykonywania karnego w czasie meczu, tak? Jak ma być drugi czy trzeci karny, żeby ten sam piłkarz nie, pop nie wykonywał tego karnego. Natomiast Jorginho nie miał tej problemów i Kai Havertz zdobywa bramkę w 48 minucie. Ładna bramka Kaja Havertza. Praktycznie tak. Ciężko do zdobycia z ostrego kątu. kątu ale dobry występ, Chelsea pewnie wygrywa 4 do 0, fajny mecz, bardzo fajny, duża przewaga, no muszę powiedzieć, że chyba najbardziej poszkodowany podczas tego meczu był Lukaku, który naprawdę mocno się napracował, sporo sytuacji podbramkowych, nie było, nie miał tego szczęścia, nie ma tego szczęścia, żeby się wpisać na listę szczelców. tak to właśnie wyglądało, dobra, zrobiliśmy sobie tutaj analizę tych spotkań, zobaczmy sobie dalej, tak, jeśli chodzi o mecze Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o mecze Ligi Mistrzów, już, już, już. Teraz nam to ucieknie, czy nie? Aha, mamy jeszcze tutaj tak. RB Salzburg kontra Wolfsburg, to jest świetny mecz. Salzburg wygrał 3 do 1. Sam byłem ciekaw, jak to spotkanie się zakończy. Gdzieś, według mnie, była po prostu ta rywalizacja na równym poziomie. I potem mamy FC Barcelona kontra Dynamo Kijów. No i tutaj mamy kolejnego Polaka, który właśnie gra w Dynamo Kijów. No ja obstawiałem przed tym spotkaniem, że Dynamo Kijów pokona Barcelonę. I rzeczywiście było blisko tego, żeby zdobyć bramkę, że Dynamo Kijów mogłoby pokonać tutaj Barcelonę. Kiepski występ Barcelony. Zresztą niech faktem będzie to, że bramkę zdobywa kto? Obrońca, a więc pikę. By zdobyła bramkę w 36 minucie, także no nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej. Może statystyki były ok, natomiast no to był praktycznie obowiązek Barcelony, żeby pokonać tutaj Dynamo Kijów, A oni się z nimi męczyli. Oni się praktycznie tutaj z nimi męczyli. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze RB Salzburg kontra e, Wolfsburg. E, to spotkanie bardzo ciekawe, tak naprawdę spotkanie 3 do 1 spotkanie, gdzie RB Salzburg pokonuje Wolfsburg, chociaż Wolfsburg naprawdę, naprawdę dobrze się teraz prezentuje jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów i jeśli chodzi o Bundesligę. Natomiast to za mało, tak? To no, są takie drużyny, które z automatu odpadną jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to wiadomo, że one dalej gdzieś tam się nie przebiją przez ten przez te rozgrywki, co też jest właśnie no, czasami plusem i minusem, tak? Natomiast, no wiadomo, takie drużyny odpadną, jak Malmo, jak Zeni, to jest oczywista sprawa, praktycznie tak. No tutaj Manchester United, Atalanta to jest według mnie wyrównana sprawa, Benfica, tak, odpadnie, Young Boys, Young Boys też my, 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 praktycznie do pewnego etapu dochodzą, jeśli chodzi o te rozgrywki, no i potem następuje koniec, tak, już później praktycznie nie są w stanie przebić pewnej bariery. Więc tak wyglądały te spotkania, te tutaj mecze. Naprawdę tutaj bardzo ciekawe spotkania, bardzo ciekawe mecze. Trzeba powiedzieć o tym, że Wojtek Szczęsny sporo się napracował, jeśli chodzi o Juventus. Wybronił kilka takich ciężkich piłek. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o Bayern Monachium, Manuel Neuer, najwyższa na nota po tym meczu przez niemieckich dziennikarzy, a także dziennikarzy z innych, właśnie magazynów, tak piłki nożnej, portali internetowych. Bo naprawdę Manuel Neuer tutaj wybronił takie sytuacje stuprocentowe, że Benfica to już ten piłkarze Benfiki to już tracili czasami nadzieję na to, żeby właśnie tutaj, na to, żeby po prostu zwyciężyć. Bo wiedzieli, że taki praktycznie dobry bramkarz jest na, na, tak, w bramce, że nie, nie, mieli, nie wiedzieli, nie mieli sposobu jak go tutaj pokonać, w jaki sposób go tutaj pokonać. No więc tak to się zakończyło. Jeśli chodzi o te spotkania, jeśli chodzi o te mecze, i jeśli chodzi o Bayern Monachium, czyli Bayer teraz praktycznie wypada, e, tak w sensie takim, że bez Nagelsmana, muszę powiedzieć, że trochę to kiepsko się oglądało z punktu widzenia kibica. E, ci asystenci Nagelsmana byli bardzo bierni na ławce. Ja rozumiem, że Nagelsman jest taką osobą, po prostu tak, że w, w blasku w, w Jupiterów, światła, że ci ludzie muszą być gdzieś trochę w tyle ale kompletnie nie przejęli tej roli jeśli chodzi o ławkę trenerską, tak? Yy, bardziej powinni na przykład skupić się tak wchodził Musiala na, na boisko, powinni się bardziej skupić, jeśli chodzi o yy, właśnie wytłumaczenie zawodnikom taki kontakt personalny, tak? Yy, to to po prostu szwankowało, jeśli chodzi o jeśli chodzi tutaj o yy, Bayern Monachium. No ale Nagelsmann pewnie wróci tak za tydzień czy za dwa tygodnie ma wrócić samolotem medycznym, transportem bo poleciał do Lizbona na ten mecz. Natomiast stwierdzono u niego koronawirusa. Wiadomo, te testy są wykonywane pra praktycznie co chwilę. No i ma wrócić osobnym samolotem, transportem medycznym. Pewnie będzie na kwarantannie. Pomimo tego, że był zaszczepiony. Był wcześniej zaszczepiony na ko koronawirusa. Więc tak to wygląda. Tak Benfica kontra Bayer. Pewne zwycięstwo 4 do 0. Warto wspomnieć o tym, że Stanisic wszedł i też asystował. Wszedł na boisko w czasie meczu i też asystował. No, Ale te zmiany e, to były praktycznie takie same zmiany jak w Bundeslidze bardzo przewidywalne. Eee, muszę powiedzieć, że tak, Nagelsmann na przykład robił taką furorę, innowacyjność, jeśli chodzi o Airbnb. Tak, w przypadku Bayern Monachium to jest faktycznie kontynuowanie tego, co było zapoczątkowane wcześniej, tak. Ja nie widzę jakichś tutaj większych zmian, jeśli chodzi o Bayern Monachium, jakby klepie to samo, co faktycznie wcześniej jego poprzednicy. No, ale na razie to jest skuteczne. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.